Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. W tej części kursu zajmiemy się zastosowaniem, dosyć fajnym, ponieważ będzie dotyczyło Gwiezdnych Wojen. Przypuszczam, że większość z nas lubi Gwiezdne Wojny, ja sam przyznaję, że na nich się wychowałem, jestem gorącym fanem. No i dzisiaj pokażę, jak można zrobić miecz świetlny w Blenderze, na jakimś przygodnie znalezionym zdjęciu. Aby pokazać może o co chodzi, zerknijmy może przez moment na sieć. Wpiszmy może słowo Jedi, żeby zobaczyć, jak szeroka społeczność powstała w ramach Gwiezdnych Wojen. Mam tutaj obrazki związane z różnego rodzaju Jediami. Jak widać, jest to dość spora hałtura, kicz i ogólnie rzecz biorąc przerost komercji nad treścią. Tak czy inaczej, widać tutaj sporo mieczy świetlnych. Niektóre są lepiej lub gorzej zrobione. No ten na przykład to jest lekka porażka. Ten to jest tak zwany brandowy miecz, zrobiony przez samych twórców Gwiezdnych Wojen, co można poznać po samej postaci Obi-Wana. Prawdziwe miecze w filmie były robione w postaci patyków, tak jak to widać tutaj. I jest to jeden z rzadkich shotów, rzadkie zdjęcie, na których mieczy jeszcze w ogóle nie widać. Niemniej jednak były to patyki, które trzeba dopiero później przerobić. I w filmie, w Gwiezdnych Wojnach, one były robione za pomocą techniki zwanej rotoscopingiem. Polegała ona na tym, że cierpliwie na każdej klatce filmu należało narysować prawdziwy miecz. No i stąd właśnie w filmie, w oryginalnej, starej, niepoprawionej trylogii, czasami widać drżenie tych mieczy, ponieważ niestety ręczna robota człowieka nie była zbyt precyzyjna i rysowanie takiego miecza w poszczególnych klatkach mimo wszystko powodowało pewne drgania. Obecnie mamy techniki komputerowe, radia, umiejętność montażu, zdjęć cyfrowych i tak dalej, więc jest to wszystko o wiele prostsze. Sprawdźmy może, co znajdziemy pod hasłem lightsaber. Jak widać, mamy tutaj szeroki wybór mieczy świetlnych, giętych, prostych, łamanych, rozłączanych, na różne sposoby modyfikowanych, mniej lub bardziej udanych. Ok, zaczynam chyba mówić wierszem, więc może przejdźmy do rzeczy. Przygotowałem sobie zdjęcie, które jest dość proste, zostało zrobione na bardzo, bardzo trefnym green screenie. I zaraz zobaczymy, jak wygląda. Mam takie coś. Jest to zdjęcie jakiegoś smutnego Jedi'a w kapocie. Na green screen wcale nie był zielony, tylko żółty. Przeróbmy to zdjęcie na zdjęcie z mieczem. Miecz oczywiście pochodzi z kolekcji zabawek dziecięcych, ale myślę, że będziemy mogli go troszeczkę przedłużyć, aby spełnić pewne wymagania co do jakości. Zatem wracamy do Blendera i może przejdźmy od razu do edytora nodów. Edytor nodów mamy już tutaj przygotowany. Mamy w nim render layers podłączony do noda composite oraz wstawiony już viewer. Nie będziemy potrzebowali żadnego render layers, będziemy potrzebowali jedynie zdjęcia, w związku z tym to zdjęcie za chwilkę wczytam. Render layers usuwam klawiszem X. Nody oczywiście muszą być włączone, a więc można do nich dotrzeć po wciśnięciu Shift F3. To jest ekran z nodami. Normalnie on wyglądałby jakoś tak. U mnie oczywiście jest troszkę inna konfiguracja, ale tak czy inaczej Shift F3 włącza ekran z nodami. Shift spacja powiększa ekran z nodami na powierzchnię całego okna. I aby nody były dostępne, należy upewnić się, że mamy je włączone, więc potrzeba wcisnąć tę małą ikonkę, a następnie checkbox o nazwie Use Nodes. Oprócz tego włączamy także backdrop. Ponieważ będę mówił o zastosowaniach, nie będę tłumaczył zbyt wiele z podstaw, lecz zrobimy sobie po prostu zwyczajnie kurs z tego, jak można przygotować pewną rzecz i tyle. A więc na początku zacznijmy od naszych zdjęć. Zdjęcia są tutaj i jest to zdjęcie, które nazywa się prawdopodobnie 4468. Zgadza się. To zdjęcie jest teraz wyświetlane w 26% swojej naturalnej wielkości. W związku z tym jest to zdjęcie bardzo duże. Możemy sprawdzić za pomocą programu Identify, jakiego rozmiaru jest zdjęcie. Identify pokazuje rozdzielczość. Jest to zdjęcie, które ma w poziomie 6000 pikseli w pionie 4000. Spróbuję to zdjęcie skonwertować na coś mniejszego, po to aby Blender działał szybciej, używając polecenia Convert z opcją Resize. I skonwertujmy to zdjęcie na przykład na rozmiar 900x600. Podaję tutaj nazwę zdjęcia i nowe zdjęcie niech się nazywa Jedi na zielonym.png. Przy okazji zmienimy sobie format z JPG na PNG, a więc będziemy mieli format bezstratny od tego momentu. Konwersja trwa chwilkę. Jeżeli wyświetlę sobie tego typu obrazek, to zauważę, że on jest już znacznie mniejszy. Dzięki temu w Blenderze będziemy mogli szybciej pracować. Teraz szybciutko wracam do Blendera. Wczytuję to moje zdjęcie za pomocą noda Input Image. To menu można uzyskać naciskając Shift A. Ustawiam sobie tego noda w którymś miejscu i oczywiście wczytuję. A więc wybieram sobie tu
Jedi. I tutaj mam Jedi na zielonym. Wczytuję, no i mam obrazek. Ten obrazek jest niewielki i niewiele widać, dlatego mogę z Shiftem i Kontrolem kliknąć lewym klawiszem na Noda Image, aby w tle wstawił mi się obrazek, ale będzie on widoczny tylko wtedy, kiedy mam zaznaczony checkbox o nazwie Backdrop. W tym momencie mogę z tym obrazkiem pracować. Przesuwanie samego obrazka robi się przez Alt i wciśnięte kółko myszy. Ja u siebie pod Linuxem ten skrót musiałem przedefiniować. No i teraz tak. Aby ten miecz mógł być jakkolwiek bądź niebieski lub biały lub na przykład czerwony, należy na nim narysować ręcznie jakąś taką klingę. Nie będę kluczował tego pałąka, ponieważ wykluczuje również połysk na mieczu, co nie będzie w zasadzie dobrze działać. A więc aby narysować maskę, czy też jakiś w ogóle element, mogę posłużyć się innym panelem w Blenderze, to jest panelem, który nazywa się Motion Tracking. Motion Tracking służy tak naprawdę do śledzenia filmów, do trackowania pewnych elementów na filmie, ale w tym momencie mi to nie przeszkadza, mogę wczytać tutaj również obrazek i ten obrazek wykorzystać. A więc wczytuję tego Jedi'a jeszcze raz. No i teraz w tym obrazku, będąc ustawionym na pierwszej klatce animacji, wystarczy narysować maskę. Nie ma tu jednak żadnych narzędzi do rysowania maski. Można je włączyć, jeżeli przejdę do listy o nazwie Tracking i wybiorę sobie stąd mask, a więc tryb pracy z maskami. Jeżeli to zrobię, w tym momencie będę miał lekko zmienione panele z narzędziami i muszę dodać nową maskę do tego obrazka. To będzie taka warstwa jakby całościowo obejmująca wszystkie maski, które mogę tutaj narysować. Jeżeli takie maski już stworzę, no to będę później z nimi dalej pracował w oknie nodów. Natomiast teraz dodałem tylko pole dla tych masek i nową maskę dodaję na panelu z prawej strony, naciskając na plusik przy panelu Mask Layers. W tym momencie stworzyłem nową pustą warstwę z maskami. Aby maskę narysować, należy wcisnąć Ctrl i kliknąć lewym klawiszem gdzieś w obrazek. To jest początek maski, którą będę rysował. Ten punkt, który tutaj dodałem, składa się z dwóch białych kropek połączonych białą kreską. Mogę przesuwać go za pomocą wciśnięcia klawisza G na przykład. Mogę go obracać, mogę go skalować. Jeżeli kliknę z Ctrlem w inne miejsce, to zacznę dodawać jakiś obwód, jakiś obrys. I teraz jeżeli te punkty, które dodam, będą ustawione blisko siebie, zauważę szybko, że one się deformują, tworząc linię, która jest bardzo pokręcona. Mogę taką linię wyprostować, skalując odpowiednio każdy z tych punktów. Przypominam, że zaznaczamy te punkty klawiszem prawym myszy. No i ustawiając je w odpowiedni sposób, mogę utrzymać w miarę sensownie wyglądającą maskę. Usunę te punkty i dodam jeszcze jeden w tym miejscu, a następnie ustawię go na samym koniuszku miecza, tam gdzie chciałem, aby ta maska rzeczywiście była. Kolejny punkt dodam tutaj, a następnie kolejny punkt gdzieś tu, powodując, że ten obrys, który nałożę na obraz, będzie nakładał się na mój miecz. Tutaj myślę, że miecz może być troszeczkę dłuższy, każdy chciałby mieć miecz jak najdłuższy, przynajmniej niektórzy na pewno. I teraz, ponieważ nałożyłem już wszystkie punkty, które są potrzebne, czyli dwa z lewej strony, trzy z prawej strony, należy tę maskę zamknąć, tak aby była maską cykliczną. Obecnie nie jest cykliczna, jest otwarta. Aby zamknąć maskę, naciskam Alt-C. W tym momencie maska staje się pętlą i teraz mogę jeszcze poprawić rotację w pewnych miejscach, po to, aby uzyskać dokładniejsze dopasowanie mojej maski do kształtu miecza. Proszę zobaczyć, jak to ładnie wychodzi. Teraz tutaj ustawimy sobie odpowiednio czubek miecza. Myślę, że tak byłoby dobrze. Proszę zobaczyć, że tutaj mam nieco przekręcony jeden koniec. Ustawmy to porządnie, tak aby wszystko było idealnie. Oczywiście, może nie jestem aż takim wielkim perfekcjonistą, ale wszystko wychodzi znacznie lepiej, jeżeli się odpowiednio rzeczy ustawi. Miecz może mieć dodatkowo jeszcze dodany jeden punkt lub też dwa punkty gdzieś tutaj przy nasadzie, ponieważ zwykle przy samej nasadzie jest troszeczkę grubszy. Takie dwa punkty mogę dodać klikając z kontrolem gdzieś w pobliżu krawędzi maski. Wtedy dodaje się nowy punkt, który mogę sobie spokojnie skalować. No i po prostu on tutaj będzie. Przypominam, że skalujemy naciskając S. Ok, to jest moja maska. Ta maska jest bardzo prosta. Myślę, że miecz mógłby być nawet troszeczkę dłuższy. Gdzieś sięgać dotąd na przykład. No i teraz jestem gotowy do tego, aby taki miecz zamienić na prawdziwą, świecącą klingę. W tym celu wracam do edytora nodów, wybierając edytor nodów o nazwie Compositing, stąd powiększam go przez Shift Spację na cały ekran. No i teraz tak. Mam wczytany obrazek i ten obrazek będę następnie przerabiał. Ten obrazek widać
po wyświetlaniu go za pomocą viewera. Oprócz tego potrzebuję również maski. Maskę dodaję za pomocą Shift A i z menu Input wybieram sobie polecenie mask, co powoduje, że dodaję noda z maską. Maska jest ukryta w takiej malutkiej liście. Jeżeli tę listę rozwinę, zobaczę tam dodane przez siebie maski. Akurat teraz mam jedną. Taką maskę można zobaczyć. Jeżeli w nią kliknę z kontrolem i shiftem, to przełączę do niej viewer, a viewer w backdropie pokaże mi elegancko, jak ta maska wygląda. Za pomocą klawisza V, ewentualnie Alt V, mogę skalować swój podgląd. Wielkość tego podglądu zależy od wielkości okna renderowania. Obecnie mam tutaj ustawiony render o rozmiarach Full HD, ale mój obrazek miał rozmiary troszkę mniejsze, to było 900x600, o ile pamiętam. A więc taki sam rozmiar renderowania powinienem ustawić u siebie we własnościach zakładki render, 900x600. Jeżeli teraz kliknę w maskę, to widać, że ta maska ma dokładnie ten sam rozmiar. Jeżeli jednak nie chcę tego robić i chciałbym, aby mój render był większy, to powinienem tutaj ustawić większą rozdzielczość. Mogłaby nawet zostać taka rozdzielczość Full HD, chociaż ona lekko zmienia aspekt. Niemniej jednak, gdybym tu miał inną rozdzielczość, musiałbym maskę zmusić do tego, aby ona taką rozdzielczość respektowała. W związku z tym powinienem zamiast Scene Size wybrać z tej listy na przykład Fixed. I Fixed pozwala mi wpisać rozmiar w pikselach obrazka, który ta maska będzie w zasadzie reprezentować. Mogę także wybrać Fixed Scene, to jest dokładnie to samo. A więc jeżeli tutaj wpiszę 900x600, to mam dokładnie takie same proporcje, jak w przypadku mojego obrazka. Mam nadzieję, że to jest w miarę proste i zrozumiałe. Teraz tak, aby ten miecz był rzeczywiście świecący i rzeczywiście wyglądał jak miecz, należy go na początku zamienić na białą klingę, a więc to, co tutaj mam, już w zasadzie jest właściwą rzeczą. Zaznaczę jeszcze antyalias, aby mieć ładnie zrobione krawędzie tego miecza. Jak widać, one są teraz aliasowane. Bez tej opcji miecz jest bardzo zębaty i nie będzie dobrze wyglądał. Tak czy inaczej, jeżeli już mam ten miecz, to należałoby go użyć do tego celu, aby zrobić taką fajną, rozmytą poświatę. Jak widzieliśmy na Google'ach, miecze z reguły są tak zrobione, że zasadniczo ich rdzeń jest zawsze biały, natomiast istnieje dookoła bardzo fajna poświata i to nadaje im taki charakterystyczny wygląd. Ok, tak to wygląda. Mamy tutaj mnóstwo różnych przykładów mieczy, mniej lub bardziej fajnych. No dobrze, więc teraz tak. Wróćmy do Blendera. I teraz, aby rozmyć tę maskę, należy dodać do niej swego rodzaju blur. A więc dodaję nowego noda, który nazywa się blur, leży w grupie filtrów. Podłączam go do tej linii i rozmywam na przykład o 5 jednostek. Natychmiast moja maska robi się trochę bardziej rozmyta, trochę bardziej nieostra. I o taką właśnie mi chodzi. Mogę ten blur powiększyć, tak z 7 może wystarczy. I teraz rozmycie tego ostrza miecza ukrywa przede mną pewne niedoskonałości antyaliasingu, a jednocześnie pozwoli mi zrobić taki fajnie wyglądający rdzeń miecza. Oprócz tego, że mam tego typu rozmycie, będę potrzebował jeszcze jedno silniejsze rozmycie po to, aby zrobić poświatę. Poświatę robię z kolejnego noda blur. Mogę skopiować nawet ten, który mam, podłączam go zaraz w dalszym ciągu i ustawiam rozmycie na przykład na 15. Tego typu rozmycie już jest dość silne, mogę dać nawet troszkę więcej, 18, 19, zależnie od tego, co mi się będzie chciało tutaj ustawiać. No i teraz trzeba dodać jakiś kolor do tego miecza. Kolor dodaję za pomocą noda, który znajduje się w grupie kolorów i nazywa się krzywe RGB. Jest on oczywiście w kursie omówiony, można do niego wrócić i zobaczyć, jak działa. W tym nodzie wybieram, aby kolor niebieski był podbity, w związku z tym cała moja poświata również będzie podbita. Dodatkowo dam lekki składnik zieleni, aby ten kolor niebieski był ładniejszy. Teraz tak, nod razem z krzywymi RGB powoduje, że mam wygenerowany pewien fajnie wyglądający rodzaj klingi miecza. To jest w porządku, natomiast chciałbym teraz wynik działania tych dwóch nodów dodać do tego pierwszego noda po to, aby uzyskać tutaj całkiem jasny rdzeń. Teraz tego rdzenia za dobrze nie widać, dlatego miecz będzie wydawał się dosyć sztuczny. Aby dodać rdzeń, wystarczy tylko wstawić do sceny noda, który jest w grupie kolor i nazywa się Mix. Ten nod powinien dodawać dwa obrazki, te, które są tutaj w wejściu, więc zamieniam go na Add i następnie jako pierwsze wejście wybieram mój efekt poświaty niebieskiej, a jako drugie wejście wybieram rdzeń miecza. No i patrzę viewerem, jak to wygląda. Jak widać, teraz jest całkiem nieźle. Mam tutaj rdzeń, jest rozmycie. Mogę teraz skorygować ewentualnie szerokość tego rozmycia, gdybym chciał, żeby było silniejsze. Mogę także określić przez size wielkość, ostrość tego rozmycia. Także wszystko jest tutaj pod kontrolą. No i teraz pozostaje ten obrazek, który otrzymałem.
dodać do oryginalnego obrazka, a więc kopiuję jeszcze raz noda o nazwie add, dołączam do tego noda jako pierwsze wejście obrazek oryginalny, a następnie w dolne wejście wkładam swój miecz i patrzę, co wychodzi. I jak widać, otrzymuję gotowy obrazek, w którym mam już elegancko zrobiony miecz. Wygląda on przeokrutnie. To, co pozostaje, to uporządkować ewentualnie nody i ustawić je w taki sposób sprytny, aby można było zapanować nad ich układem. No i cóż jeszcze można dodać? Nieprzypadkowo to zdjęcie zostało zrobione na tak zwanym green screenie, a więc na czymś, co przynajmniej udaje kolor zielony. Mogę zrobić teraz coś takiego, że to zielone tło łatwo usunę i zamienię je na jakiś inny obrazek. Aby to można było zrobić, na początku wczytam noda z jakimś innym obrazkiem. A więc kopiuję sobie noda o nazwie image i wczytuję inny obrazek. Mam tutaj przygotowany dwa w zasadzie. Jeden to jest takie dziwne jakby schody. To jest dość spory obrazek. Proszę zobaczyć, jak wygląda pomniejszego. Zdjęcie z wakacji, zrobione w jakimś dziwnym miejscu. Przygodnie dosyć. Najciekawsze jest, że było to zrobione w sierpniu, a tutaj leży śnieg, no więc to był dobry powód do zrobienia zdjęcia. Inne zdjęcie, które przygotowałem na tą okazję, to jest zdjęcie z Krakowa, przedstawiające taką fajną bramę. Myślę, że w to zdjęcie można byłoby wkleić no właśnie tego Jedi'a, którego tutaj mamy. U tego gościa. Ponieważ jest on dosyć mały, myślę, że to zdjęcie również będzie trzeba skonwertować i przede wszystkim należałoby je przeskalować. W związku z tym dodaję noda, który leży w grupie Distort Scale. Skalowanie jest tutaj dosyć proste. Podłączam na początku obrazek do skali. Skala względna oznacza, że wielkość samego zdjęcia się nie zmienia, ale ja bym chciał mieć skalę taką jak na przykład render size, czyli 900x600. Jeżeli wybiorę sobie render size, natychmiast jest przeskalowany ten mój obrazek, ale mam tutaj dodatkowo jeszcze kilka opcji. Te opcje to jest stretch, fit i crop. To są nowe dodatki do noda skalującego. Mogę wybrać fit, tak aby elegancko zdjęcie pasowało do wynikowej rozdzielczości. Mogę także wybrać crop, aby zostało w odpowiedni sposób przycięte. Tak czy inaczej, wybieram sobie zdjęcie, mogę je ewentualnie za pomocą zmiany x, y przesunąć, gdyby była taka szansa albo potrzeba. Niemniej jednak ja pozostanę przy tej opcji crop, czyli przy przycięciu do właściwej wielkości. I teraz zdjęcie mojego Jedi'a należy wkomponować w zdjęcie tej bramy. OK? A więc robimy coś takiego. Na początku z tego zdjęcia Jedi'a musimy usunąć zielone tło i zamienić je na jakąś przezroczystość, albo przynajmniej na kolor czarny. Będziemy zatem pracowali na obszarze tej linii tutaj. Nody, które pozwalają wyciąć tło, to są nody tak zwane kluczujące, służące do właśnie tego typu zastosowań. W związku z tym dodam takiego noda, on jest w grupie Mate, nazywa się Keying. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych nodów, które można znaleźć w systemie nodów w Blenderze. Teraz wezmę sobie obrazek wyjściowy, włączę go do image i w podglądzie zobaczę, co wychodzi. Widać oczywiście, że nic ciekawego się nie dzieje, ale mam także jeszcze jedno wyjście, które nazywa się matte i to jest maska. Ta maska to jest właśnie to, co pozostało po wykluczowaniu koloru białego z obrazka. Jeżeli ten kolor będę zmieniał, to maska będzie mi pokazywała, co tak naprawdę z obrazu zostaje usunięte, a co w nim zostaje. I jak widać, są pewne kolory, dla których mogę wyciąć całkiem dobrze prawie całe tło, pozostawiając tutaj jakieś drobne brudki. Natomiast zostanie mi wyraźna postać z jakimś tam mieczem, który jest nieistotny, ponieważ i tak będzie przykryty mieczem tym, który już przygotowałem tutaj. A więc mogę wykorzystać tego typu klucz. Jest także jeszcze jedna fajna opcja. Mogę kliknąć w ten wybór koloru, a następnie kliknąć w Color Picker i ten Color Picker skierować na mój obrazek, wybierając jakiś kolor z tła. Widać jednak, że nie zawsze to działa. Jest taka ukryta funkcja. Mogę tym Color Pickerem przeciągnąć po obrazku, powodując, że kolor, który złapię, będzie uśrednionym kolorem z całej linii, po której pociągnąłem myszą. Jest to bardzo mało znana funkcja, dlatego mówię o niej jako o takim bonusie. No i w sumie mam tutaj uśredniony kolor, a raczej złapane wszystkie kolory po drodze, według których robię klucz. I jak widać, ten klucz w tym momencie jest prawie że doskonały. A więc to będzie moja maska, dzięki której będę mógł skleić te dwa obrazki, czyli obrazek tego Jedi'a z obrazkiem tła. Wszystko, co jest czarne, będzie tłem. Jest pewien problem. Jest tutaj coś takiego jak czarny obszar wewnątrz tego mojego wykluczowanego gościa. I ten czarny obszar będzie mi przeszkadzał, ponieważ tutaj w czarne miejsca również pojawi się przebłysk bramy, która będzie za tym gościem. A więc należałoby usunąć te czarne obszary stąd. Można zrobić to na różne sposoby, na przykład dodając maskę w to miejsce i dodając ją do tej starej maski, powodując, że to wszystko będzie białe.
Mogę także uciec się do prostszego sposobu, jakim jest na przykład użycie czegoś takiego jak filtr i delayed erode. Delayed erode jest to node, który pozwoli rozlać biały obszar nieco szerzej i już po trzech krokach widzimy, że pozwala on utopić wszystko to, co tutaj było czarne, w bieli. Dam cztery kroki, następnie skopiuję i odwrócę ten proces. No, powiedzmy, ustawiając tutaj minus 4. W tym momencie miecz oczywiście jest zupełnie rozwalony i błędny, ale on jest nieistotny, ponieważ będzie przykryty tą białą klingą, którą przygotowałem wcześniej. Natomiast teraz po takiej operacji mam przygotowaną całkiem sensownie zrobioną maskę, dzięki której będę mógł zmiksować oba obrazki. No i teraz, aby to zrobić, potrzebuję tylko noda, który będzie brał obrazek jako tło, będzie miksował to z Jedi'em. No, a na samym końcu do tego Jedi'a będę mógł dodać elegancko klingę miecza. Także tak naprawdę tego noda nie potrzebuję, więc go usunę i zostaje mi tylko, proszę zobaczyć, wykluczowany obraz. Mam tutaj jako wejście również tło i mam tutaj jako końcowy efekt pracy miecz do dodania na koniec. Zatem biorę sobie oryginalny obrazek. Oryginalny obrazek biorę sobie stąd, ewentualnie z tego małego noda i wstawię go za chwilkę do noda, który będzie mi to wszystko miksował. Zatem biorę jeszcze jedną kopię noda ADD, zamieniam ją na mix i teraz w tło wstawiam bramę. Natomiast w pierwszy plan wstawiam stary obrazek z Jedi'em, ponieważ faktor wynosi teraz 1, już na podglądzie widać, że mam wzięty obrazek, który był tym zielonym Jedi'em. Jeżeli faktor ustawię na 0, będę miał bramę. Tak to działa. Jeżeli faktor będzie ułamkowy, oczywiście będzie jakaś mieszanina tych dwóch obrazków i do zmieszania tych dwóch obrazków użyję tego, co uzyskałem z maski, a więc maskę wkładam jako faktor. W tym momencie mam elegancko wstawionego Jedi'a w bramę gdzieś tam w tło. Oczywiście kolory tutaj są zupełnie bez sensu i zupełnie nie pasują. Będziemy musieli to za chwilkę skorygować. Natomiast pozostaje jeszcze zrobić kilka rzeczy. Do tego Jedi'a należy dodać jeszcze noda z mieczem. Ok? A więc powielam noda dodającego. Wkładam w pierwszy kanał obrazek z Jedi'em. Na drugi kanał dodaję na górę miecz. No i mam tutaj klingę miecza. Teraz należy skorygować kolory. Kolory powinny być do siebie dopasowane. Widać, że teraz ten Jedi wydaje się tak jakby wycięty z papieru i naklejony na jakiś żółtawy obraz. W związku z tym na początku użyję nodów takich na przykład jak z grupy kolorów nod o nazwie Hue Saturation Value. Jest to nod, który pozwala obniżyć nasycenie barw. Nasycenie barw pochodzi z tego obrazka, a tak naprawdę z obrazka oryginalnego, który jest tutaj dodany, a więc mogę wstawić ten nod w to miejsce. Proszę zobaczyć, że teraz, jeżeli obniżę nasycenie, to ten mój Jedi zblednie. Będzie wydawał się o wiele bardziej blady. Mogę obniżyć nasycenie całkowicie, będzie wtedy czarno-biały, ale chodzi mi o to, żeby jego kolor był troszkę mniej intensywny. Mogę podnieść troszeczkę jasność, tak aby pasował on swoją jasnością do samego zdjęcia. Myślę, że tak będzie ok. Natomiast to, co pozostaje jeszcze zrobić, to skorygować kolory albo w tym moim samotnym Jedi'u, albo w obrazku tła. W takim razie dodam jeszcze konwersję kolorów za pomocą kolor i niech to będzie color balance na przykład. Jest taki ładny nod, który pozwala to zrobić. Obraz, który został włączony tutaj w tło, to jest obraz tej bramy. On pochodzi stąd, z tej skali. W takim razie podłączam tutaj ten mój color balance i zmieniam troszeczkę jego nasycenie. W tym sensie, że czynię go troszkę bardziej niebieskawym, troszkę bardziej ochłodzonym, tak aby dopasować wizualnie kolor do tego Jedi'a, który tutaj stoi na obrazku. Spróbujmy zrobić to najpierw w tą stronę, a później dodamy jeszcze jeden nod korygujący kolory na całości. Myślę, że tak jest już całkiem nieźle. Możemy jeszcze troszeczkę pokombinować, poszukać właściwych ustawień. Myślę, że to mogłoby być ok. Całość jeszcze podkręcimy w tą stronę, tak aby uzyskać w miarę wierne dopasowanie. Wydaje mi się, że trochę jest jeszcze zbyt kolorowe to tło. Samo tło możemy również lekko osłabić za pomocą noda Hue Saturation Value. Wystarczyłoby go tylko dodać na przykład tutaj. Nie musimy go wcale pojaśniać, tego tła. Możemy je delikatnie podbić. Myślę, że tak mogłoby zostać. I co ciekawe, sam miecz zostaje tutaj bardzo jaskrawo niebieski, wręcz wybija się z tego obrazka. Można w takim razie dodać jeszcze raz na samym końcu nod o nazwie Hue Saturation Value i na przykład ustawić saturację dla całości.
Możemy tutaj wyregulować jasność. Dodam jeszcze jeden node z kolorami w ten sposób, aby podbić te kolory ostatecznie. Możemy teraz je wszystkie skręcić na lekko niebieski odcień, tak aby zdjęcie wydawało się zaniebieszczone i pochodziłoby na przykład z czegoś innego niż jakiś, powiedzmy, aparat fotograficzny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Troszkę jeszcze zabawy jest tu wymagane, trochę obniżę tonację. Może troszkę w ten deseń wejdziemy. No, myślę, że mogłoby to tak wyglądać. No i w tym momencie dostajemy gotowy obrazek. Z tym, że jest jeszcze kilka drobnych problemów. Niech sobie ten niebieski kolor będzie. On oczywiście bardzo świeci, wydaje się taki wręcz nienaturalny, więc może troszeczkę przegrałem z tymi parametrami przy koloryzacji. OK, mogę troszeczkę jeszcze obniżyć jasność obrazka, troszeczkę obniżyć nasycenie, żeby był bledszy. Ale to, co wrzuca się w oczy, zwłaszcza na ciemnych obszarach, jest takie, że no tutaj jak powiększę, to będzie widać. Proszę zobaczyć, wymaskowanie tła nie jest tutaj zbyt dobrze zrobione. Widać, że to jest ostre wymaskowanie, niezbyt przyjemnie ono wygląda. No i teraz należałoby to poprawić. Poza tym jest tutaj jaśniejsza krawędź, którą również chcielibyśmy usunąć. Bierze się to stąd, że maska, którą dostaję z Delayta Eroda, jest bardzo ostra. I teraz tę maskę należałoby zmiękczyć w jakikolwiek sposób. Można to zrobić nodem Blur na przykład. A więc dodaję node Blur, wpinam go tuż za tą maskę, tutaj, i wkładam tam, gdzie był poprzednio, czyli do miksa. I teraz Blur na jeden piksel powinien załatwić sprawę. Sprawdzę jeszcze, jak to jest ustawione. Dobrze mamy. A więc zobaczmy, jak wygląda maska po zmiękczeniu. 2 piksele to będzie tyle i zmniejszę rozlanie koloru o 1 piksel jeszcze. No i teraz, jeżeli zobaczymy, jak wygląda końcowy obrazek, to mamy tutaj już wszystko elegancko. Zniknęła ta jasna krawędź, która była. Pozostał oczywiście taki drobny efekt nierówności jeszcze. Widać, że tu jest taki fragment poświaty. No to ten blur, który jest zbyt mocny, można teraz zdjąć. Mimo to myślę, że jednak go zostawię, ponieważ jest mimo wszystko tutaj tak niezbyt ciekawie. OK, weźmy jeszcze, sprawdźmy, jak to będzie wyglądało w ten sposób. Mogę tutaj zdjąć jeszcze troszkę maskę. I teraz myślę, że jest wszystko dobrze. OK, więc tak wygląda mój końcowy obrazek. Jeżeli nody pomniejsze odsunę, pomniejsze również obraz, to dostaję coś takiego. I teraz, aby ten obrazek zapisać na dysku, należy wykonać render, ale żeby wykonać render, wcześniej do wynikowego nodu trzeba podłączyć również noda o nazwie Composite, a więc podłączam tutaj obraz i dopiero teraz po naciśnięciu F12 mogę uzyskać elegancki render. Widać tu przez moment było, jak przetwarzają się te nody. Wcisnę F12 jeszcze raz, można zobaczyć, że jest kilka takich operacji wykonywanych. No i to jest wszystko, co wystarczy, aby zrobić sobie takiego Jedi'a z mieczem. OK, myślę, że to jest na razie całość materiału, który chciałem przedstawić. Jest to jedno z ćwiczeń, które robię ze studentami, jedno z takich, które się bardziej podoba. No i cóż, dziękuję za uwagę. Aha, zanim skończymy, warto tutaj dodać jeszcze jedną rzecz. Zauważcie, że ten Jedi jest może taki niezbyt ostry na pierwszym planie, natomiast ta brama za nim jest bardzo ostra. Myślę, że tutaj by pomogło, gdyby troszeczkę tą bramę rozmyć, dodając lekki efekt blur. A więc dodamy tutaj jeszcze jeden node, który będzie takie coś nam dodawał, czy też tworzył. Blur trzeba dodać do bramy, która jest wyjęta z tego noda Scale. Tak wygląda po skalowaniu, tak wygląda po koloryzacji, po zmianie nasycenia i po dodaniu do tego Jedi'a. A więc tuż przed tym dodaniem powinniśmy jeszcze troszeczkę rozszumić, też rozpłynąć tą naszą bramę, po to, aby ona wyglądała na trochę bardziej realistyczną. Więc ten blur, który mam tutaj, skopiuję i wepnę go w to miejsce. OK? To myślę, że będzie takie ostatnie pociągnięcie, które spowoduje, że sama brama będzie lepiej wyglądać. Na tym obrazku będzie to wszystko o wiele bardziej przekonujące. Mogę tą bramę rozmyć teraz tak bardzo, jak będę chciał, aż do przesady, no ale nie ma co przeginać, żeby ten efekt nadal wyglądał w miarę, rzekłbym, fotorealistycznie. OK? Mamy teraz coś takiego i to można byłoby już zostawić. Myślę, że nawet ten blur troszkę zmniejszę. O, gdzieś tak, 3 piksele. Dobra, więc to jest końcowy render, zapisuję go przez F12. No i mam, można się cieszyć, że wystąpiło się na jakimś zdjęciu i wygląda się tak, jakby się trzymało prawdziwy miecz świetlny. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.